Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to test na żywo wraz z moją opinią oraz prezentacją produktu, jakim jest podkład z Astor Skin Match Protect Foundation. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego, co ja na jego temat sądzę oraz zobaczyć go w akcji, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Podkład Astor przychodzi do nas w takim szklanym opakowaniu. Ja osobiście kupowałam go na internecie i niestety była to moja zguba, ponieważ kiedy on tylko do mnie przyszedł, to od razu widziałam, że dla mnie niestety, ale za ciemny. Ale spoko, zostawię sobie go, ponieważ po prostu będę go miała na lato. Ma on kolor 102 Golden Beige i on ma również pompkę, co jest bardzo fajną i ważną rzeczą. Jeżeli natomiast chodzi o to, czy ja już go używałam, czy nie, to nie używałam go i będzie to taki test na żywo, pierwsze wrażenie. Wiem, że prosiłyście o to w komentarzach, aby te testy, które robię, jeżeli chodzi o podkłady i takie produkty, które miałyby być testowane wielogodzinnie, że chciałybyście, abym ja do Was wracała po iluś tam godzinach, ale ja niestety zazwyczaj nie mam takiej możliwości, więc staram się Wam to wszystko przedstawić w taki sposób, abyście Wy po prostu miały rozeznanie, jeżeli chodzi o konsystencję, kolorystykę itd., itd., ale abyście same już podjęły decyzję dotyczącą tego, czy po prostu chciałybyście ten podkład, czy dany produkt zakupić, czy też nie. I dzisiaj właśnie też będzie to taki bardziej pierwsze wrażenie niż test na żywo, więc też nie wrócę do Was w tym teście, natomiast będę starała się Wam właśnie przybliżyć ten produkt. Jeżeli chodzi o jego opakowanie, to jest szklane. Bardzo istotnym jego elementem jest to, że ma pompkę, więc to jest bardzo przydatna opcja. Oprócz tego ten podkład ma być nawilżający i ma SPF 18. Jest to na pewno informacja, która wiele z Was może zainteresować. Oprócz tego tak naprawdę na opakowaniu nie mamy żadnej innej informacji dotyczącej tego, w jaki sposób ma działać ten podkład, ale sama nazwa angielska wskazuje na to, że ma chronić naszą skórę i oprócz tego ma funkcję nawilżającą. Może być bardzo fajną opcją na lato, jeżeli okaże się lekki, ale to za chwileczkę przetestujemy. Standardowo na twarz nałożyłam już krem nawilżający. Jest to krem, który ostatnio bardzo lubię, jest to krem z Bandy. Teraz po prostu wycisnę sobie dwie takie mniejsze pompki, aby Wam pokazać najpierw konsystencję. A więc jak nie trudno zauważyć, podkład ten leje się po dłoni, w związku z czym może być produktem lekkim, może być produktem bardzo nawilżającym w rzeczywistości. Troszeczkę podobnie się zachowuje jak podkład z L'Oreal True Match Nova Formula. Jest też taki właśnie bardzo leisty i dlatego ja myślę, że może być bardzo fajną, lekką formułą i opcją właśnie na wiosnę, lato. Więc przechodzę do nakładania. Zobaczymy też, jak sobie poradzi z moimi drobnymi niedoskonałościami. Mogę Wam powiedzieć, że on jest bardzo leciutki. To takie pierwsze moje odczucie. Zachowuje się na twarzy podobnie jak taki dobry krem nawilżający. Także w ogóle go nie czuć, a mamy poczucie takiej odżywionej, promiennej skóry. Ja widzę, że on troszeczkę jest taki rozświetlający, ponieważ tutaj, nie wiem jak to będzie widać przy lampie, ale na szczycie kości policzkowej właśnie bardzo ładnie się tutaj załamuje światło i bardzo ładnie tak rozświetlająco to wygląda. Zobaczymy, jak ten podkład się wtopi w moją cerę, bo być może się faktycznie troszeczkę dostosuje. I też widzę, że ten kolor tak na żywo patrząc nie jest aż tak rażąco za ciemny, jak wydawać by się mogło w momencie, kiedy nałożyłam go na dłoń. Więc może sobie jakoś to ogarnę, zwłaszcza, że jeszcze później tą twarz będę pudrowała. I tutaj zawaliłam troszeczkę, ponieważ nie związałam sobie włosów. Opcja tego, że podkład ten troszeczkę jest taki rozświetlający i orzeźwiający cerę, nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem na moje czoło, ponieważ właśnie czoło tutaj w tej centralnej części u mnie zazwyczaj się zaczyna świecić już po kilku godzinach, więc tutaj jakby ja unikam jak tylko mogę właśnie efektu takiego rozświetlenia, no ponieważ bardziej to wzmaga efekt po prostu błyszczącej się skóry w ciągu dnia. Podkład ten bardzo ładnie zastygł mi na twarzy. Zdecydowanie wygląda on mega, ale to mega naturalnie. Coś w stylu kremu CC, kremu BB. Także jest to bardzo fajny i powiem taki oczekiwany efekt, mówię, na wiosnę, lato. Jeżeli ktoś nie poszukuje krycia, bo jeżeli poszukujecie krycia, no to zdecydowanie na pewno nie jest to produkt, którym takie krycie osiągniecie. Ja to od razu widzę, pomimo tego, że nie mam naprawdę dużych niedoskonałości do przykrycia. Tutaj odrobinkę nałożę jeszcze na te niedoskonałości, żeby zobaczyć właśnie, jak sobie ten podkład z tym poradzi.
Naprawdę jest to bardzo przyjemny, lekki, rozświetlający, ładnie pachnący, odżywczy podkład, który zawiera w sobie również filtr ochronny. Nie jest on kryjący, nie jest on w ogóle wyczuwalny na twarzy, ma taką formułę jak taki dobry, nawilżający, odżywczy krem do twarzy. Zdecydowanie w ogóle go na tej twarzy nie widać, nawet patrząc tak z bliska. Bardzo ładnie tą buzię orzeźwia, rozświetla i powiedziałabym, że efekt tego rozświetlenia pozostawia. Więc to są moje takie pierwsze wrażenia. A za chwileczkę zobaczymy, jak on się będzie prezentował, kiedy nałożę korektor pod oczy i kiedy przypudruję delikatnie twarz. I tak się prezentuje moja twarz, kiedy nałożyłam już sobie wszystkie inne produkty. Oczywiście przypudrowałam twarz, nałożyłam odrobinę bronzera, róż rozświetlacza i nałożyłam też szminkę na usta. I tak wygląda całość. Powiem Wam szczerze, że jakoś mi się wyjątkowo, pomimo tego, że ten podkład naprawdę jest ciemny, wyjątkowo mi się nie odcina. Mam takie wrażenie, jakby troszeczkę się zaadaptował do koloru mojej skóry, aczkolwiek nie wiem, czy takie cuda są możliwe. Powiem Wam w podsumowaniu tak, że bardzo, naprawdę bardzo komfortowo się w nim czuję. Uważam, że w zasadzie jest to podkład taki, który jest poszukiwany przez wiele z Was, czyli podkład, którego nie czuć na twarzy i którego nie widać na twarzy. Absolutnie nie osiągniecie nim efektu tapety, totalnie nie musicie się tego obawiać. Nie robi w ogóle smug, nawet nakładany dłońmi. Bardzo ładnie się łączy z innymi produktami, bardzo ładnie rozświetla skórę. Mówię, jest dodatkowa ochrona jeszcze SPF 18 i zdecydowanie są jaśniejsze kolory, więc spokojnie myślę, że osoby, które są o wiele bladsze niż ja, również znajdą coś dla siebie. Także ogólnie ja oceniam te pierwsze wrażenie jako bardzo pozytywne i myślę, że chętnie powrócę właśnie do tego podkładu z Astora, Astor Skin Match Protect Foundation. Jeżeli spodobał Wam się ten test, to koniecznie zachęcam Was do kliknięcia kciuka do góry, ponieważ jest to dla mnie niezwykła motywacja oraz informacja zwrotna, że tego typu filmiki Wam się podobają. Również zachęcam Was do tego, abyście dołączyli do grona osób, które mnie obserwują na Instagramie, na Facebooku oraz abyście subskrybowali ten kanał, by być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do grona moich wspaniałych widzów, bo są naprawdę cudownymi ludźmi. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałyście do czynienia z tym produktem. Jeśli tak, to jakie są Wasze opinie na ten temat. Ja dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa! Let's go!